Skandal na COP26. Izraelska minister nie mogła wziąć udziału COP26 w Glasgow. Izraelska minister z niepełnosprawnością nie mogła wziąć udziału w obradach. Organizatorzy konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow nie zapewnili dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Z tego powodu poruszająca się na wózku Karin El-Harar, izraelska minister infrastruktury państwowej, energii i zasobów wodnych, nie mogła wziąć udziału w poniedziałkowych obradach, podała BBC. To smutne, że ONZ nie zapewnia dostępu do swoich wydarzeń, napisała na Twitterze El-Harar. Premier Izraela Naftali Bennett zapowiedział, że w geście solidarności z urzędniczką, członkinią oficjalnej delegacji państwowej, nie weźmie udziału w obradach zaplanowanych na wtorek, jeśli El-Harar nie będzie miała możliwości przybyć na sesję. Wysoki przedstawiciel MSZ Wielkiej Brytanii James Slever wyraził głębokie rozczarowanie i frustrację z powodu technicznych zaniedbań organizatorów szczytu. Brytyjski ambasador w Izraelu Neil Wigan głęboko i szczerze przeprosił minister El-Harar, która po dwóch godzinach bezskutecznego oczekiwania na dostęp do budynku obrad w Glasgow wróciła do oddalonego o 80 km hotelu w Edynburgu, podał portal Times of Israel. Chcemy szczytu COP, który będzie otwarty i przyjazny dla wszystkich, zadeklarował ambasador. Autor: Jan Wysocki.